Szanowni Państwo, mam przyjemność dzisiaj wspólnie z właścicielami, panią Anną i panem Mariuszem, zaprezentować nową rzecz, która pojawi się w krajobrazie gospodarczym Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzięki inicjatywie tutaj Państwa w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kilińskiego, jak Państwo widzicie na tej planszy, gdzie jest projekt zagospodarowania inwestycji, powstanie nowy obiekt. Właśnie ten obiekt, który kolega chce Państwu pokazać. Ten obiekt, który to jest teren tego obiektu, na którym ta inwestycja powstanie. To jest ponad 1,5 hektara terenu, a na tym 1,5-hektarowym terenie u zbiegu ulicy Kilińskiego, Furmańskiej powstanie zagospodarowana przestrzeń pod nowy obiekt w kategorii dom i ogród, obiekt Bricomarché. Powierzchnia tego obiektu to 3160 m kwadratowych. Natomiast cała powierzchnia, tak jak powiedziałem, 1,5 hektara. To jest uzupełnienie oferty dla Ostrowca Świętokrzyskiego w tym obszarze. To jest też nowy podatnik podatku od nieruchomości, ale to jest też, co najważniejsze, pracodawca dla rynku ostrowieckiego. Jak Państwo pamiętacie, ciągle mówiliśmy o tym, żeby zdywersyfikować miejsca pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie najważniejsze są miejsca w produkcji, ale za miejscami w produkcji przychodzi handel i przychodzi usługa i stąd po tych naszych pierwszych inwestycjach i po inwestycjach prywatnych firm, które zlokalizowały w Ostrowcu swoje przedsiębiorstwa, cieszy fakt, że kolejna firma odkryła potencjał mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, odkryła możliwości miasta i zdecydowała się zainwestować. Stąd z tego miejsca jeszcze raz podziękowania dla pani Ani i pana Mariusza za tą decyzję. Ta decyzja rodziła się w bólach, ponieważ ja obserwowałem procedurę aktów notarialnych i procedurę uzyskiwania zezwoleń i pozwoleń na budowę i realizację tego obiektu, więc nie chcieliśmy o tym wcześniej mówić, żeby raz nie zapeszyć, a dwa też nie wzbudzać specjalnie negatywnych emocji. Stąd dzisiaj już z tej perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Państwo przebrnęli ten najtrudniejszy czas, przebrnęli te najtrudniejsze rzeczy. Wszystkie akty są podpisane, grunt został nabyty przez Państwa, wszystkie pozwolenia i zezwolenia są prawomocne i dzisiaj nie pozostaje nam nic innego, jak tylko kibicować w szybkiej realizacji tej inwestycji. Chciałbym przede wszystkim podziękować Panu Prezydentowi za przywitanie. Jeśli chodzi o naszą grupę, 5 lat temu przyjechaliśmy do Starachowic, otworzyliśmy pierwszy nasz sklep. Bricomarché, tak? To jest sklep branży dom i ogród. Na dzień dzisiejszy stwierdziliśmy potrzebę rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Dlatego znaleźliśmy się tutaj w mieście w Ostrowcu Świętokrzyskim. Badania rynku pokazały, że ta branża dom i ogród będzie się rozwijała w dalszym ciągu. W naszym przeczuciu mieszkańcy, jak i okolica potrzebują takiego marketu. Jest to market, który tytułuje się 4 głównymi działami. Jest to dział ogród, majsterkowanie, dział budowlany i dekoracja. Chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom i Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic dobry towar w dobrej cenie. Pan Prezydent wspomniał o lokalizacji. Lokalizacja powinna sprzyjać, co cechuje to właśnie bliskością i dobrym dojazdem. Tutaj też trzeba było chyba nadmienić, że w okolicy jest w tej chwili budowany taki łącznik między dużym osiedlem a ulicą Kilińskiego, co również poprawi komunikację i komfort podróżowania i robienia zakupów w tej okolicy miasta. Jeśli chodzi również o grupę, my jesteśmy
My jesteśmy grupą przedsiębiorców, przedsiębiorców niezależnych, którzy podejmują decyzje, mają realny wpływ na rozwój grupy, podejmują decyzje, realizują zamierzone cele. Również to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli Ostrowiec, miejsce, w którym będzie wbudowany sklep, była potrzebna praca kilku bardzo dużych takich działów wewnętrznych w grupie, gdzie po badaniach rynku, po przedstawieniu wszelkich za i przeciw stwierdziliśmy, że jednak zostajemy w Ostrowcu, budujemy sklep i wyposażamy. Sklep planujemy otworzyć w czwartym kwartale tego roku. To są plany dalekosiężne z racji obecnych czasów, czyli covidowych, ale plan otwarcia sklepu jest na czwarty kwartał tego roku. Planujemy również zatrudnić w okolicach 30 osób. Są to nowe stanowiska pracy. Oczywiście również myślimy też o dalszym rozwoju, być może o rozbudowie, co spowoduje dalsze zatrudnienie. Jeśli chodzi też o takie życie lokalne. Poza prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli typowo handlowej, również staramy się wesprzeć, wspierać lokalnych mieszkańców. Ale może bliżej o tym powie moja żona. Szanowni Państwo, tak jak już mąż wspominał, nasza działalność ma przede wszystkim dostarczać dobrej usługi dla mieszkańców gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski. I tak jak już też wspomniał, należymy do grupy muszkieterów. I ta grupa muszkieterów ma tą taką zależność, że wszystkie decyzje, które podejmowane są w grupie muszkieterów, są podejmowane dokładnie przez takich lokalnych przedsiębiorców, jakimi jesteśmy my. To my tworzymy tą grupę muszkieterów i to my mamy wpływ na to, jakich dostawców przyjmujemy do naszego sklepu, z jakimi dostawcami podpisujemy wszystkie umowy handlowe. Więc tak naprawdę jesteśmy oczywiście lokalnie właścicielami tego sklepu, ale też jesteśmy współtwórcami grupy muszkieterów i to właśnie od nas zależy tak naprawdę, jak ten sklep będzie wyglądał. Bardzo ważna jest kwestia siedziby naszej spółki, która będzie jakby prowadziła działalność gospodarczą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ta spółka zarejestrowana jest dokładnie w siedzibie, czy siedzibą tej spółki jest Ostrowiec Świętokrzyski, czyli miejsce, gdzie znajduje się sklep. I to jest bardzo istotna sprawa, nie bez powodu właśnie o tym wspominamy, bo to właśnie to powoduje, że ta spółka przez to, że tu jest właśnie zarejestrowana, powoduje, że wszystkie podatki lokalne, dochodowy podatek, podatek od nieruchomości są tutaj miejscowo w lokalnych kasach, a nie gdzieś dalej. Więc możemy z tego korzystać. Bardzo ważne korzyści, jakie płyną z otwarcia tego naszego przedsięwzięcia, to oczywiście zatrudnienie. Tak jak mąż wspominał, ta firma zatrudni około 30 pracowników. Miejmy nadzieję, że rozwój pozwoli na zatrudnienie kolejnych. Będą to doradcy klienta, będą to informatycy, będą to ludzie, którzy będą nas wspierać na działach magazynowych. To niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, żeby mieć stabilne zatrudnienie, a ta firma, którą my otworzymy tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim, będzie miała jasne, stabilne zatrudnienie. Będą to umowy o pracę, pełne etaty. I stabilizacja, która jest dzisiaj w dzisiejszych czasach tak bardzo potrzebna. Mąż już wspomniał o tych działaniach naszych lokalnych. My bardzo liczymy na dobrą współpracę z samorządem, bardzo liczymy na dobrą współpracę z miastem, ponieważ mamy w zwyczaju angażować się w takie lokalne społeczności, w takiej lokalnej społeczności. Mieszkamy tutaj, więc żyjemy tutaj z państwem i bardzo nam zależy na tym, żeby to miasto się też rozwijało, żeby miejsce, w którym żyjemy, się rozwijało. Więc też oprócz tego, że oczywiście handlujemy i prowadzimy biznes, to też mamy takie akcje jak fundacje, z Fundacji Muszkieterów, takie jak wakacje z muszkieterami, gdzie dzieciaki wysyłamy na wakacje w różne miejsca. Są takie akcje jak konwoje muszkieterów, które wspierają różne organizacje. Podejmujemy takie inicjatywy jak inicjatywa sportowa, jak na przykład półmaraton starachowicki. Na pewno osoby z Ostrowca Świętokrzyskiego miały okazję uczestniczyć w tej świetnej imprezie biegowej, bo są takie grupy z Ostrowca, które biegają. I dzięki temu, że udało nam się to zorganizować, to mieliśmy szansę się spotkać i teraz ta impreza stała się taką cykliczną imprezą, na którą co rok jest organizowana i co rok przyciąga tłumy zainteresowanych. Szanowni Państwo, no potrzeb jest mnóstwo, potrzebujących jest bardzo dużo. Ostatnio też mieliśmy taką akcję wsparcia z uwagi na to, że jesteśmy w grupie muszkieterów i że nie tylko my, ale nasi koledzy z innych sklepów, którzy prowadzą inne sklepy,
również są przychylni do takich wspólnych akcji. To ostatnio udało nam się tak za pomocą wszystkich naszych dostawców wybudować domek dla pani z powiatu skarżyskiego. Od podstaw piękny nowy dom i tam ta pani nasza Agnieszka z córką mają takie swoje nowe miejsce. Więc jesteśmy bardzo mocno otwarci na tą lokalną pomoc, na wsparcie, no i na dostarczanie tych wszystkich produktów dla państwa. Nasza działalność to też wsparcie młodzieży, szkół. Do tej pory pracując w Tarachowicach świetnie współpracujemy ze szkołami, które tam są, szkołami średnimi, z podstawowymi. Tworzymy dla tych dzieci takie programy zawodowe, praktyki zawodowe. Jesteśmy nawet takim mamy taki patronat nad szkołą, jedną ze szkół, gdzie tak naprawdę będą się oni szkolić w zakresie takich zawodów jak handlowiec, sprzedawca, architektura krajobrazu, czy też organizacja biura i tego typu rzeczy. Szanowni Państwo, no pozostaje mi tak naprawdę po tej całej naszej prezentacji zaprosić Państwa do śledzenia nas, do sprawdzania jaką mamy ofertę aktualnie. Możecie to Państwo zrobić oczywiście odwiedzając nasze punkty sprzedaży, tak jak powiedzieliśmy, może być to w Starachowicach lub w miastach takich jak Sandomierz, Kielce, Staszów, bo tam znajdują się również nasze sklepy, ale możecie też oczywiście zajrzeć na stronę brikomarsze.pl lub na nasz Facebook, na nasz profil na Facebooku Brikomarsze Starachowice i to tak naprawdę może być przedsmak tego, co już być może w tym roku, pod koniec tego roku będziecie Państwo mogli kupić i z czym będziecie się mogli spotkać, kiedy ten market powstanie.